Możesz nagrywać, bo to jest kurwa prawdziwa Wisła, nie? Gówniane uśmiechy. Dobra, ketona zacznie działać. Będzie dobrze. Leszku, kocham cię, naprawdę kocham cię. Masujesz mi nogi, jak tam dojadę. Dojechałyśmy z Moniką do Kazimierza, czyli tam ponad 500 kilometrów. Niestety po drodze już ostatnie dwa dni naszej jazdy zadziało się tak, że zaczęłam czuć bardzo mocno kolano, nogę prawą. Tak naprawdę nie wiedziałam do końca, w którym miejscu jest umiejscowiony ten ból. Do tego stopnia, że w ostatni dzień mi to wręcz uniemożliwiło kręcenie. Ja po prostu zablokowałam gdzieś tam pedały i mam przerwać, bo no nie wiadomo, co będzie dalej z tą nogą i na jak długo mnie to gdzieś tam wyhamuje w jeździe rowerowej, która no jest dla mnie bardzo ważna. Ja się nazywam Leszek Pachulski, a wszyscy tu jesteśmy po to, żeby zacząć, aż mi włosy stają, znaczy to, co tam mi zostało pod czapką, staje dęba na myśl o tym, że to już czwarta edycja rowerowego maratonu Wisła 1200. Cieszę się z tego bardzo, że zdecydowaliście się podjąć to wyzwanie, a najbardziej zazdroszczę tym wszystkim, którzy zrobią to pierwszy raz. Te wszystkie emocje, na których wspomnienie znowu zaczyna mi drżeć broda i gubię wątek, ale postaram się jednak wam wszystko opowiedzieć, co ważne. Ale wszystko to, co was tam czeka, to jest coś, co na pewno będzie ważną częścią waszego życia, nie tylko sportowego, waszego normalnego życia. To w jaki sposób dojeżdża się do mety takiego ultramaratonu, to jest coś, czego zazdroszczę wszystkim nowicjuszom, naprawdę. A starym wygom gratuluję, że nie znudziło im się to ciągłe męczenie samego siebie, które, jak wiecie, no, bywa czasami bolesne, ale to, ja nie wiem, właściwie ten ból nie ma żadnego znaczenia. Wiele rzeczy boli na takim maratonie i też musicie być na to gotowi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i dziękuję, że tu jesteście. Mamy generalnie górkę po prostu. 3, 2, 1, go, lecimy! Wypij się! Jest! A, zapomniałem powiedzieć. Wisła jest tylko jedna. Super po prostu. Uroczy. Ala, zrzucam. Rzucaj. Pokrzywy. A, już nie mogę po prostu. Ala, gałęzie z prawej, z lewej kaszcze. Nic ci na to nie poradzę. Jest okej. Okay. Kumam. Współpraca na tandemie dwóch osób to tak naprawdę myślę, że kwestia dogadania się między sobą i tego, jak jeździmy na co dzień, bo tutaj dużą rolę odgrywa właśnie kadencja, więc jeżeli każdy z nas jeździ inaczej na co dzień, no to będzie to trudne, żeby to zsynchronizować razem na jednym rowerze. I każdy jednak wraca do swoich nawyków, zwłaszcza przy jakimś większym zmęczeniu. Pilot jakby ma dużą rolę, bo
nie dość, że prowadzi rower, tak naprawdę jest moimi oczami, czyli musi mi sygnalizować, co mam zrobić, czyli czy skręcamy, czy mam pochylić głowę, bo mogę uderzyć w jakąś przeszkodę. Głowa w dół, drzewo nad tobą. Jeszcze? Już. Okej. Wąsko jest, idziemy. No, wiem, tylko Monia, ja muszę się ogarnąć, w sensie przejść za rower, nie? Żeby iść. Leci? Trzymam. Delikatnie, nie pchaj za mocno. No, mocno do góry, ja teraz przechodzę. Tutaj w dole znowu, żebyś się... Mam. Dobra, próbujemy jechać? Oczywiście, jak dzisiaj od rana. Kurde, chyba najbardziej jadę dla siebie. Do jakichś takich swoich własnych, wewnętrznych tematów związanych z funkcjonowaniem takim chyba na co dzień. Żeby może trochę sprawdzić i pokazać, że robię takie same rzeczy jak wszyscy inni. Tak wewnętrznie, nie? Zjedzone. I powodzenia. Naprawdę. Chyba już nie dziękujemy. No nie, 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 to nie wolno. I nie jest tak, że się ma jakiś szósty zmysł i że osoby niewidzące to mają lepszy słuch. Nie, one go po prostu zaczynają używać i bardziej się na tym skupiać. I myślę, że dlatego ta kompensacja jest dość duża i teraz świat można postrzegać bardzo, bardzo dokładnie, bez używania wzroku. To, co jest fajne w Wiśle, to kontakt z przyrodą, nie? Jakby jak jesteś w stanie się odseparować od telefonu, no to myślę, że to można naprawdę odpocząć, mimo tej wyrypy fizycznej, nie? Ale psychika, dla mnie wszystkie dźwięki, typu ptaki, szum, dzisiaj Monice mówiłam, że nawet szum ocierającej się trawy o nogi, to jest w ogóle melodia, nie? To mi wszystko, cała przyroda mi tak gra, że aż się nie chce wracać do domu, nie? Powiew wiatru na buzi, we włosach i zmiana temperatury, czy chociażby deszcz, który bardzo często irytuje, że się pojawia w jeździe rowerowej, ale jest to bardzo fajne też doznanie dla mnie, bo ja to czuję wtedy na skórze i pojawiają się dreszcze. No i tak naprawdę oprócz tych walorów wizualnych, jazda rowerowa może dać bardzo dużo frajdy i tego, że robimy coś własnymi nogami, rękami i czujemy to zmęczenie później, już po jeździe. Kurczę. No chyba właśnie może dźwięków i w ogóle tego, co natura potrafi nam sprezentować, nie? No bo wały, nie wały, te wszystkie chaszcze, jakieś tam bobrowiska, rozlewiska, nawet kałuże, no to wszystko to jest natura, nie? I to jest w ogóle taki kalejdoskop różnych rzeczy. I tak naprawdę dopiero tutaj chyba da się tego tak na maksa doświadczyć, nie? Co natura potrafi zrobić. I spłatać figli trochę. No się pochyl! Nie weszła! No tam trójkę, ale
Daleko tam jest do tego? Chodź. Dobrze jest, bo nie mam czucia, kurwa, nie mogę puścić. Jakby tu trzymaj. Jedną ręką nie widzę, kurwa. No, na małe kółeczko daj. Dobre. A tu? To jest, aha, mogę tutaj dostać. Musisz wsadzić, czekaj. No, no. Ciągnij trochę do siebie, górą, 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 tam dobra, gdzie masz prawą ręką. Do siebie, aha, do siebie. I tutaj, no nie, dołem mi przesuń. Dołem, czyli... Tu masz mojego palca, widzisz, od spodu. Tak, ale w lewo bardziej, bardziej w lewo. W sensie w stronę roweru. O, jeszcze. Popatrz, Ala, tu żebyś złapała. Tak? Dobrze myślę? Ja nie wiem, że włożyłaś tą spinkę. No bo nie wiem, czy miałam to wsadzić, czy nie. Nie spinałam nigdy łańcucha. Wisła, masz suwak? Mam. I to już palcami? No teraz to trzeba po prostu złożyć i naciągnąć. Mogę wyskoczyć. Czy ja mogę podziękować? Dzięki bardzo. Generalnie przy upadku nam się trochę pokrzywiły te maty. Wszystko się pokrzywiło, ale tak, mamy problem, bo tutaj śruba jednak więc się przekręci. Ona w ogóle nie trzyma, więc no, na trzech śrubach daleko nie ujedziemy. To była jakaś ostra wywrotka, czy? Tak. Kilka. No, znaczy wywrotek już było kilkanaście. Wczoraj żeśmy polecieli. Kierownica się troszkę krzywa. Tak, kierownica się wykrzywiła, tu poszło do... No, ale z kierownicą tu już nic nie zrobimy. Chyba, że pan ma, żeby kierownicę. Nie. Dobra, idę do środka. O. Tak. Najwyżej tylko po kroku i hamulce. Aha, a teraz będziesz miała całe buty mokre, ja już mam. Dobra. Podrzucam przednią, bo mam belkę. Dawaj. Mam. Masz dwie nogi zaparte? Tak. Lewą możesz trochę w bok. Nie, jest dobrze. Dobra. 3, 2, 1. Stop. No, popchaj mocno teraz. No. Niedaleko, tylko mocno popchaj. Dobra. Bo mi leci. O, jest, dobra. Trzymasz? Tak, teraz mam. To ja wejdę. Wejdź. Mam. Trzymam rower. Okej. 3, 2, 1. Stop. Jakby co to na kroku? Czekaj, bo ja się troszkę ślizgam. Gdzie my mamy wejść? Kurwa, rusz się, Monika, rusz się, proszę. No. Chodzenie po takim terenie, prowadząc długi, ciężki rower z sakwami w butach SPD dodatkowo jakby nie był przyjemnością, bo te buty nie po to są, żeby w nich chodzić. I to też dało trochę w kość. Dużo momentów było trudnych, takich, o których mówi się zawsze. Ja się totalnie nie spodziewałam, że to może być aż tak. Znaczy wiedziałam, że to będzie ciężka przeprawa, jeśli chodzi o Wisłę, ale nie sądziłam, że pokrzywy, kolce i wszystko to, co na co dzień rani i boli, można do tego stopnia zignorować, że się tego nie czuję już później. Jest takie zmęczenie i taka chęć jednak mimo wszystko dokończenia tego, chociaż to taki trudny teren, ale jak już się coś zaczęło, to może warto skończyć.
Nie, nie widzę. Teren, który jest tak bardzo zróżnicowany i mimo wszystko widoki, które były mi opisywane przez pilota, są warte tego całego przejazdu. Uwaga! Stop! Maszyna do góry. Ja pier... Po co było mieć łatwo? Ja tak jeżdżę dużo sam, szczerze powiedziawszy. I tęsknię za ludzkim głosem czasami. Szczególnie w nocy. Tak, no tak. To jest fajne, że można jechać to... i gadać. Dokładnie. No, jak samemu się jedzie w nocy, to naprawdę drugiej osoby brakuje. A wy nie macie tego problemu. Nie mamy. To jest dopiero próba przyjaźni. Czemu ty nie puściłaś tego roweru? Ala, żyjesz? Dobra, ketona zacznie działać. Będzie dobrze. Nie martw się, nie jesteś winna mojego bólu, wyluzuj. Nie, ale mi też już puściło po prostu. Mi się śpieszyło, a ja nie lubię trzymać. Ja trzymam, kurwa, czwarty dzień. No, to pochuj. Nie, ona teraz nie widzi, bo ma łzy w oczach. No, powiem szczerze, że to w pewnym sensie było rozczarowanie, ale też i ulga, bo widziałem, jak one się męczyły strasznie. Rozczarowanie dlatego, że no taki niesamowity potencjał, a także charytatywny cała ta akcja niosła ze sobą. To, że im się to podobało, to wiem na pewno, mimo tego wszystkiego, mimo tego bólu i problemów, które miały na trasie, i technicznych, i mentalnych, i fizycznych, no to wyzwanie, jakie podjęły, było niesamowite. Jak się okazało, no dziewczyny musiały zakończyć, nie? W Kazimierzu, dobrze pamiętam? Jakby to przejechało, to byłby cud, moim zdaniem. Jak dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, że na tego typu rowerze dziewczyny spróbowały, a jeszcze większe zaskoczenie, że dojechały tak daleko. Tandemem, jeszcze ważne, że nie tandemem od tak, tylko z jedną osobą niewidzącą, tak? Bo to zasadnicza różnica. Generalnie sport osób niepełnosprawnych jest takim wyzwaniem, jest taką siłą, jest taką walką, że no, podziwiam, naprawdę podziwiam dziewczyny. Szacun, naprawdę szacun dla nich. No jak nigdy razem nie jeździły, czy tam nie zrobiły wielu kilometrów razem, no to jest nie do przejechania. Powiem szczerze, że byłem sceptykiem. Mimo, że podziw wielki, ale jak zobaczyłem, jakim dużym rowerem jest ten tandem, to po prostu właśnie z doświadczenia przejechania już tej trasy nie widziałem go w niektórych miejscach po prostu, że on się tam po prostu nie złoży. Wydaje mi się, że taki tandem kobiecy miałby sens, gdyby jeszcze supportowało to dwóch facetów na rowerach po prostu. Żeby chociażby na góry pieprzowe wtargać ten rower do góry. Ojeju, no
Wiesz, ile osób bez żadnego utrudnienia w poruszaniu się po tej trasie zrezygnowało w Kazimierzu Dolnym? Nie, to absolutnie kaski z głów, bo to jest... Tam, gdzie dojechały, to i tak jest wyczyn. I myślę, że wielu ludzi, którym wydawało się na Baraniej Górze, że są mocni, to tak, nawet tam nie dojechało, tak, nie? Wszystko jest w głowach. Nic więcej nie potrzeba poza tym, żeby zacisnąć zęby i nawet kiedy jest ciężko, powiedzieć sobie, tam jest moja meta. Tam właśnie, gdzie jest ujście Wisły. Wiesz, to wszystko są opowieści o tak niesamowicie mocnych emocjach i o takich wrażeniach, które w zasadzie trudno je wytłumaczyć, bo nie, tam się nic nie dzieje. Tam szumi woda, płynie rzeka, spacerują turyści. Ale dla nas, dla tych, którzy pokonali Wisłę 1200, to jest miejsce magiczne. Jest to absolutnie wyjątkowe uczucie przejechać 1200 prawie kilometrów wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki. Właśnie dlatego, że było tak ciężko, czasami tak nudno, czasami tak monotonnie, a czasami tak pięknie i fajne to jest uczucie. Tak, to jest droga na z kim się naprawdę dużo jeździ, a tak naprawdę tylko i wyłącznie pod siebie, nie? One chciały zrobić coś, co z ich perspektywy, ale z perspektywy wszystkich nas było niesłychanie ważne i niesłychanie trudne. Życie, że spełnianie podstawowych funkcji jest mega łatwe w dzisiejszych czasach, a z natury potrzebujemy jednak się gdzieś tam walczyć o, i się szukać tych wyzwań, więc się ich szuka w taki sposób. No. To widać, wiesz, po tym, co się dzieje na naszych imprezach, ale też po tym, co się dzieje w ogóle w sporcie takim endurance'owym, prawda? Biura są pełne Ironmanów aktualnie. Jak zresztą, jak już mają zasianego tego bakcyla zrobienia tej Wisły, to ja myślę, że to zrobią. To nie jest zamknięta historia. Wystarczy siła takiej walki w sobie i są w stanie to pokonać. Alu, Moniko, ja na was tu czekam. Dzisiaj, albo za rok, albo za tydzień, kiedy chcecie. Jak tylko będziecie miały pomysł, żeby zrobić Wisłę 1200, to ja będę zawsze na was czekał. Decyzja o kontynuacji Wisły tak naprawdę przyszła do mnie sama i jest to związane chyba z moim po prostu jakimś takim bardzo dużym przywiązaniem do roweru i tego, że sobie coś założę i bardzo chcę to skończyć zawsze. Może nie za wszelką cenę, ale gdzieś mi to później siedzi w głowie i w serduchu. Więc już tego wieczora, w którym zapadła decyzja, że no nie jedziemy dalej, to już mi zaczęło kiełkować w głowie to, żeby to skończyć. Start w Wiśle był powiązany również z projektem filmowym, czyli nagraniem jakby całej sytuacji związanej z maratonem, trudem, terenem i wszystkim tym, co robiliśmy po drodze. No i tym, że jedziemy na tandemie, jest to pierwszy tandem na Wiśle. I w gronie osób, które się zajmowały tym całym projektem, znalazł się mój pilot, który pojechał ze mną drugą część i postanowił się zgodzić dokończyć ze mną trasę. Panie Leszku, coś pan wymyślił? To twój pierwszy dzień dzisiaj. Tak. I teraz Alicja musisz uważać, bo jest ułożony nad takim kanałem most z czterech betonowych słupów. Po lewej stronie jest taka barierka z tych słupów, więc jakbyś leciała, to na lewo, nie spadniesz wtedy do wody. Aha, okej. Okay. W tym momencie jeszcze szlak trafił łańcuch. Trzymam.
trzymasz rower czy barierkę? Barierkę. Dobra, to rower wpuść. No to puszczę. Tutaj są pochyłe drzewa na prawo, lewo. Idź za rower. Dobrze. A to jest tak, że ten rower ledwo się mieści w kierownicę, wiesz? No, to w ogóle kierownice są szeroko. Tak. Bardzo szerokie. Rój komarów. No. Pieprzają już strasznie. No, muga przestała działać. Tak. Ale chyba najbardziej w kość mi dała jednak ta Amazonka przed Warszawą, bo jednak sporo chodzenia, mimo wszystko przenoszenia roweru przez drzewa i te chaszcze, w których nabyłam ignorancji na ból, pokrzyw i kolcy i wszystkiego, plus komary i całe robactwo, które miałam w głowie, że może się pojawić, zostać w mojej skórze, to jakieś takie nieprzyjemne uczucia powodowało. No i też to, że jednak co chwilę gdzieś tam był obsunięty brzeg i to hamowanie było tak trochę na ostatnią chwilę. Dam radę, bo czuję, jak idzie rower, no. Więc się odległościuję. Jeszcze bardziej do tyłu. Uważaj, bo to chuj stwokuje. Dobra, jesteś, okej, okay. Czujesz moją stopę? Tak. Dobra, i jeszcze trochę w ten sposób. Okej, okay. Dobra, i już możesz zejść bliżej rower. Dobra, idziemy. No i teraz mamy tak, po lewej stronie mamy Wisłę. Plaże, takie rozciągające się, wiesz, takie plateau, a w oddali panorama nowoczesnej Warszawy, która wygląda obecnie jak Nowy Jork z tą ilością wieżowców. Ja pierniczę. No. Ale czad. Tak w oddali, nie wiem, no to jest pewnie tak w linii prostej, to jest myślę, że... Ale teraz mi się słońce odbiło od wody. No. Czujesz to? No, taki błysk. Blask, nie? Błysk. Mhm. Stosunkowo blisko, ja to widzę. No powiem ci, no to jest moim zdaniem najbardziej srogi odcinek do tej pory. Druga część Wisły przyniosła mi jeszcze więcej emocji chyba niż pierwsza, ponieważ mój pomysł na dokończenie był taki, że robię to zupełnie dla siebie. Fajnie, że tutaj pilot się zgodził, tak, i podłapał mój pomysł, ale to było dla mnie takie no, dokończenie jakby trasy. Zupełnie nie spodziewałam się tego, że to urośnie do takiej rangi, że dostaję traka, wracam oficjalnie i w ogóle można mnie śledzić, znowu kropka 21 sobie jedzie dalej. No to od trzewa to już tam zostaje z 8 dych, nie? Tak. To jest w tej chwili za trzewem tak naprawdę jest tylko 15 km tej łąki, a tak to już jest, nie? I wypych na samym końcu przez ten piach na Tak, do Wisły, no. Do tej pory nie spałam pod gołym niebem, w samym śpiworze. W ogóle nie przeszło mi to przez głowę, żeby zabrać ze sobą tylko śpiwór i spać gdzie popadnie. Więc to były dla mnie takie wrażenia i takie przeżycie, które chyba zostaną w mojej głowie do końca życia już. I ktoś by pomyślał, no wariatka, jak można tak spać na jakimś asfalcie, w ogóle parkingu, pod gołym niebem, twardo, zimno i w ogóle bez sensu. A dla mnie to przygoda życia, nie? Naprawdę. Sylwek ogarnia dętkę, która nam wczoraj nieopatrznie w ciemnicy strzeliła, bo była spora dziura. Pierwsze koło poszło normalnie obok, a ja z tyłem wylądowałam w dziurze. I był trzask taki dość spory, który poczułam aż w samym mózgu. Po drodze wiele osób się pojawiło na trasie, co dla mnie było w ogóle jakimś kosmosem. I to było tak fajne, miłe i w ogóle brakuje skali, żeby określić te emocje, które były pozytywne. W momentach, gdy się ktoś pojawiał i czy to wirtualnie i czy na żywo, to wsparcie było tak mega i dla mnie tak budujące,
że no łzy szczęścia to do tej pory chyba jeszcze mi się kręcą, więc no magia. Na Cienkowie się widzieliśmy, jak wjeżdżaliście w dół. Nie ogarniam się, widać, że to się śni wszystko, wiesz? Nie, okej, ale ja też płakałem, jak żona mnie brała do samochodu i mówi, kurwa. Jedźcie, bo Wisła sama się nie przyjedzie. To jest, sama się nie przypłynie. Fajnie, no, czuję kształty. Tak, dokładnie. I bryloczek, także macie miejsce, mam nadzieję, że znajdziecie gdzieś tak, miejsce. Znajdziemy. Ciasteczka jeszcze, możecie schować. Jeszcze ktoś tu przyjechał. No, tak. Kto? Radek Gołębieski, w własnej osobie. Cześć, to ja! Naprawdę? Naprawdę? Cześć, naprawdę jestem pełny podziwu. I naprawdę śledzę i trzymam kciuki, abyście dojechali. Naprawdę to jest wyczyn. Musicie dojechać. A jak się czujesz? Nie wiem. Nie wiem, teraz za dużo emocji, ja tak? Ja mnie zatkało po prostu już całkiem. Za dużo emocji? Mhm. No chcę wam potowarzyszyć tyle, ile będę mógł. Przynajmniej do Torunia. Nie wiem, czy koło utrzymamy. No właśnie. Nie. To ja będę dostosowywał się do was, nie wy do mnie. Ale... A chcesz dwa razy przekręcić ze mną? To mam nadzieję, że dam radę. A jeździłeś kiedyś? Nie, w tandemie nie. No to będzie coś ode mnie. Alicja poprowadzi. Tak? Zamienimy się miejscami? No pewnie. Przecież ty jesteś cyborgiem, to co? Spokojnie. Ale jak sam jadę, to kurczę daję radę, ale tak to jest odpowiedzialność za kogoś innego, nie? Więc nie wiem, czy dam radę, ale postaram się. Powiedz mi, jak ty tutaj tą średnią robisz? Normalnie, nie patrzę pod koło, tylko przez siebie. No ja też nie patrzę, no. I co? No właśnie. I lipa. No Toruń przejedziemy, tylko bulwarami, nie przez miasto. Tak, dołem wiem. Nie wiem, czy macie czas tyle, czy mógłbym was do Torunia na szybką kawę zaprosić jako gospodarz? Pewnie. Czy jedziecie dalej? Myślę, że mamy, bo ja myślę o czymś takim co? Do zjedzenia już. Tak? Dobra, jedziecie pierwsi? Jedź, będziemy jechać do Torunia. Dobra. Tylko mówię, tu nie ma co się spieszyć, bo tu bez sensu, żeby coś zrobić. Waga łotu, bo tu widzisz, pole zaorane jakieś. Typowo ścieżka Pachulskiego. Tak. To jest jego podpis. Uwaga, pole kukurydzy. To jest też, no, 3 lata z rzędu jechałem i 3 lata z rzędu pogoda no, nie dopisała jako tako, nie? Uwaga, gęsto. Teraz. Ale ładnie sobie radzicie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Słyszałam! To ja muszę przyspieszać, bo chyba was spowalniam nawet. Nie przesadzaj. No właśnie. Nie kokietuj. No, tutaj nie motywuj. Wisła 1200. Przeprawy przez mostki, albo tych mostków brak, które dodatkowo gdzieś tam u mnie powodują lęki, bo każdy mostek jest dla mnie takim poczuciem dookoła przestrzeni, który no, nie jest dla mnie komfortowy, więc na niektórych mostkach ja wolę po prostu je jakoś tam przebrnąć w poziomie, bliżej ziemi. I fantastycznie. Dobra, idziemy jest teraz po tyły bardzo w lewo. Mhm. I podchodzimy pod górkę. Jesteś? Tak. Dobra. A już wybitnym momentem trasy i mega trudnym to był znikąd pojawiający się nagle mur, na którym się znaleźliśmy. I
informacja pilota, że to tak wygląda, a nie inaczej, i żeby za dużo na boki nie stawiać stóp, to też powodowała lęki i chyba to był najtrudniejszy moment, zwłaszcza, że robiliśmy to, jak było ślisko, mokro i ciemno. Okej. Jak przestawię rower do przodu, to idź za rowerem. Kurwa, no. Największą frajdę z całej Wisły sprawił mi single track w Grudziądzu, który dał mi taką dozę adrenaliny i pozytywnych emocji, endorfin, które się wydzieliły, że znalazłam siłę, żeby jechać dalej i zapomniałam o wszelkich bólach, zwłaszcza 4 liter. I to był dla mnie taki fun, który na pewno chciałabym powtórzyć i bardzo mi się spodobało to singlowanie, więc może gdzieś to rozwinę i strasznie dużo, naprawdę bardzo dużo pozytywnych emocji mi to dało i szczęścia tak naprawdę i mogłabym przejechać jeszcze wiele kilometrów, żeby na końcu był taki singiel. I nie sądziłam w ogóle, że to takie są emocje i wrażenia, że to tak się poddaje tym zakrętom i tym wszystkim i że nie będę bała się przychylić, położyć i w ogóle oddać w ręce pilota totalnie. No właśnie, ja nie czuję się nikim wyjątkowym. Fajnie, jak taka historia może kogoś zmotywować i ktoś się ruszy z kanapy, nie? To będę mega szczęśliwa. No i super, nie? Ale jakby nie robię tego dla jakiejś tam sławy, chwały czy podziwiania, nie? Bo ktoś mi mówi, że mnie podziwia, no to jest zwykłe moje życie, nie? Więc nie ma nic do podziwiania. Płaczą, no to można płakać. No. Ale się cieszę, że to zrobiłeś. Dziękuję za możliwość. Ej, to w ogóle to ja ci dziękuję, że tobie się chciało w ogóle, dziewczyno, umordować swoje ciało i duszę tym cholernym, wiślanym wyzwaniem. No, cholernym. Witaj w moim domu wariatów. O Boże. To miejsce. Ja mam zawsze tutaj ciarki, niezależnie od tego, czy jestem tu sam, czy z tłumem ludzi. Na mecie rozmawiałam z Leszkiem tak naprawdę o życiu, po prostu. I moment, gdy siedziałam na piasku, bo ja tam usiadłam i przyszedł sam dyrektor i mówi do mnie, że wiesz co, Ala, ja nigdy tu nie siedziałem. I siada koło mnie i to był dla mnie moment, w którym moje emocje sięgnęły po prostu zenitu i wszystkiego. I siada koło mnie i mówi, a tu się całkiem nieźle siedzi. I zaczynamy rozmawiać o ludzkiej egzystencji, o życiu, o tym, co daje Wisła, jak jest piękna i o emocjach, które towarzyszyły na trasie. I ta rozmowa, myślę, że zapadła w mojej głowie i serduchu na bardzo długo. I potwierdzam, że start w Wiśle czyści głowę, bo mi też bardzo, bardzo mocno wyczyścił i pomógł w pewnych jakichś tam prywatnych swoich wewnętrznych kwestiach. Nie, zamarłam. To jest Polski, to jest dźwięk medali.
czułam niedowierzanie chyba tak naprawdę. Zastanawiałam się, czy mi się to już śni, czy jeszcze mi się śni, czy za chwilę się to skończy. Warto podążać za swoimi marzeniami i robić wszystko to, żeby je realizować. Fajnie, jak się ktoś zmotywuje, ale co mu powiedzieć, no, rusz dupę.